Dzień dobry Państwu, miło mi się z Państwem spotkać. Temat już został przez Panią Katarzynę przedstawiony. Od razu mówię, że temat jest tak szeroki, że w ciągu jednego spotkania, o czym z tego, że ze wszystkiego sobie zdajemy sprawę, nie jestem w stanie wyczerpać wszystkich nurtujących Państwa w tym zakresie zagadnień. Postaram się w skrócie przedstawić ujęcie śmierci w zakresie częściowo historycznym, medycznym przede wszystkim i praktycznym, o czym za chwilę się Państwo przekonają. Samo odejście ze świata żywych jest problemem nurtującym od lat, od wieków, odkąd w ogóle ludzie się pojawili i umierali. Przemyślenia w tym zakresie osób stanowiących członków społeczeństwa, zwykłych, szarych ludzi, jakoś się nie zachowały do chwili obecnej. Natomiast osoby będące uprzywilejowane w tym zakresie z racji pełnienia funkcji w społeczeństwie miały ten komfort, że na temat śmierci wygłaszały swoje poglądy, nie tylko dotyczące samego momentu umierania, ale także i tego, czym zajmowały się za życia. I przykład zaraz Państwu tutaj przytoczę. Proszę bardzo. Własna śmierć w odczuciu filozofów, twórców i władców. I tak na przykład Arystoteles na łożu śmierci stwierdził: urodzony w nadości, żyłem w zwątpieniu, umieram w niepewności, dokąd idę, nie wiem. Przyczyna wszechrzeczy, zmiłuj się nade mną. Kolejny którego należy zacytować, osoba to cesarz Neron. Tak wielkiego artystę traci, jak wielkiego artystę traci we mnie świat. Z kolei znane na pewno Państwu powiedzenie Goethego: na łożu śmierci więcej światła. Z kolei Rabelais na łożu śmierci stwierdził: idę zobaczyć wielkie być może. Hegel przejawił troskę, filozof przejawił troskę na łożu śmierci, mianowicie stwierdził: nie zostawiam po sobie następcy. Cesarz August, należy tutaj oczywiście oddać szacunek, czy dobrze odegrałem swoją komedię, plaszczcie. I wreszcie, no, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że dość praktyczne może podejście, jednocześnie okrutne, króla Heroda, mianowicie żądanie, aby zwołać do cyrku w Jerycho najznakomitszych Hebrajczyków i wymordować ich, żeby jego pogrzeb nie obył się bez łez. Samej momentu śmierci, oczywiście największe wątpliwości i największe może wahania, a także lęk budziła sytuacja, w której osoba myśląca o tym, że kiedyś umrze, obawiała się, zaczęła się obawiać, że zostanie pochowana przedwcześnie. Wobec tego starano się temu zapobiec poprzez czysto praktyczne podejście do tego zagadnienia, a mianowicie po pierwsze w Anglii, w Niemczech powstawały domy przedpogrzebowe, gdzie były gromadzone ciała osób zmarłych, z tym, że te właśnie ciała były połączone z, najczęściej z dzwonkami różnego rodzaju, i w momencie, gdyby się zdarzyło, że ktoś został przedwcześnie uznany za zmarłego, zaczął się poruszać, wówczas te dzwonki dzwoniły. I rzeczywiście, no, historia milczy, w jakiej ilości przypadków ta praktyka się sprawdziła, ale niewątpliwie w przekazach historycznych Państwo się natkniecie na relacje o tym, że takich niewłaściwie rozpoznanych zgonów, a co za tym idzie przedwczesnymi pochówkami, przypadków przedwczesnych pochówków, podobno było zatrważająco dużo. Co do metodologii stwierdzania śmierci człowieka u schyłku XIX wieku, to oparta ona była oczywiście na obserwacji i na badaniu przez lekarzy.
Najbardziej, najlepiej była poznana śmierć poprzedzona agonią i ze względu na to, że w czasie, w procesie agonii, czyli powolnego wygaszania funkcji życiowych organizmu, pojawiają się charakterystyczne objawy kliniczne. Tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Te objawy to po pierwsze spadek temperatury ciała, następnie zwiotczenie mięśni, zwłaszcza widoczne w obrębie twarzy i pojawienie się, na co już zwrócił Hipokrates, charakterystycznego wyrazu twarzy, zwanego twarzą Hipokratesa. Jednoznacznie to pojęcie kojarzy się z człowiekiem umierającym i wygląd jest znamienny. Twarz jest bladowoskowa, oczy są ustawione na wprost, tracą blask. Rysy twarzy ulegają zaostrzeniu. Często zdarza się, że żuchwa opada ku dołowi. Niezależnie od tego dochodzi do zaburzeń świadomości, dochodzi do narastających zaburzeń układu krążenia, spadku ciśnienia krwi, zwolnienia reakcji serca i wreszcie na skutek pojawiających się niedotlenienia organizmu i zaburzeń metabolicznych polegających, znaczy wynikających z wyłączania funkcji narządów wewnętrznych, dochodzi wreszcie do zatrzymania krążenia. Co do właśnie tutaj dochodzi do zatrzymania krążenia i w tym momencie, jeżeli w sposób pewny stwierdzi się brak akcji serca, zatrzymanie krążenia i oddychania, utratę przytomności, to można mówić o jednak niepewnych znamionach śmierci, bo pewne znamiona śmierci, o czym powiem za chwilę, pojawiają się później, chociaż też z pewnymi odchyleniami. Proszę Państwa, objawy, współczesna klasyfikacja przyczyn śmierci i rodzajów śmierci to śmierć naturalna, śmierć z przyczyn chorobowych, śmierć gwałtowna, nagła i powolna. Śmierć naturalna to jest śmierć, której niestety w obecnej dobie, mówię niestety jako lekarz, rzadko nam przychodzi spotykać. Jest to śmierć ze zużycia, krótko mówiąc ze starości, z uwiądu starczego. Jest to łagodna forma śmierci, przypomina zapadnięcie w sen, zapadnięcie w sen. Z kolei śmierć z przyczyn chorobowych, ta jest nam jakże dobrze znana obecnie. Różnego rodzaju stany chorobowe prowadzą do śmierci człowieka. Z takich największych plag obecnej doby należy wymienić tutaj choroby nowotworowe, choroby układu krążenia przede wszystkim. Choroby układu krążenia. Tak, co do, proszę Państwa, śmierci gwałtownej, to jest śmierć spowodowana urazem w najszerszym tego słowa znaczeniu. To może być uraz mechaniczny, najczęściej jest uraz mechaniczny, ale może być też inne działanie czynników fizycznych, na przykład działanie niskiej, wysokiej temperatury, działanie trucizn różnego rodzaju. I wreszcie, proszę Państwa, podział rodzaju śmierci ze względu na szybkość umierania. Wyróżniamy śmierć nagłą, a przez to należy rozumieć śmierć niepoprzedzoną gonaniem i śmierć powolną, czyli śmierć, którą jest poprzedzona okresem konania. Śmierć nagła wiąże się z nagłym przerwaniem czynności życiowych i to nagłe przerwanie czynności życiowych może wynikać albo ze zmian chorobowych również, albo ze zmian urazowych. Natomiast w przypadku śmierci powolnej mamy stopniowe wygaszanie funkcji życiowych i właśnie w tym wygaszaniu, to wygaszanie funkcji życiowych obserwujemy w okresie agonii. Co do niepewnych znamion śmierci, bo takie medycyna wyróżnia, a więc są to objawy, na podstawie których na pewno nie można stwierdzić zgonu, bo a przyjęcie na tej podstawie zgonu człowieka jest traktowane jako błąd i nierzadko, jak wynika z praktyki sądowo-lekarskiej, wiedzie do pomyłek.
Mianowicie te niepewne znamiona śmierci, ja tutaj na przeźroczu umieściłem tylko dwa, jako oczywiste, ale trzeba pamiętać o tym, że jest to zatrzymanie krążenia, zatrzymanie oddychania, oczywiście ochłodzenie i też wysychanie, które właściwie stoi na pograniczu też z objawami z pewnymi objawami śmierci. Co do, proszę Państwa, procesu umierania. Otóż w miarę upływu czasu, w miarę rozwoju techniki, w miarę rozwoju różnego rodzaju metod obserwacji, także z użyciem sprzętów, okazało się, że sam proces umierania nie jest taki prosty i nie jest taki jednoznaczny. Okazuje się, że śmierć jest zjawiskiem zdysocjowanym w czasie i krótko mówiąc, nasze my, jak organizm, nie umiera w tym samym momencie. Jako pierwszy narząd, który umiera na skutek niedotlenienia po zatrzymaniu krążenia, do oczywiście mózg. Jest to właśnie narząd najbardziej wrażliwy na niedotlenienie i on też, jak się okazało na podstawie wielu obserwacji i eksperymentów, umiera w dwóch etapach. Pierwszy etap śmierci mózgu to jest odkorowanie. Odkorowanie to jest śmierć kory mózgowej i to odkorowanie również nosi pojęcie śmierci obywatelskiej. Dlaczego? Bo śmierć kory mózgu to oznacza właśnie utratę tych wszystkich elementów, które decydują o naszym człowieczeństwie, o kontakcie z otoczeniem, o naszych uczuciach, o naszych możliwościach również i działania, możliwościach intelektualnych. W drugim etapie, w miarę narastania niedotlenienia, umiera cały mózg, a właściwie chodzi druga część, mianowicie pień mózgu. I śmierć całego mózgu określa się mianem śmierci osobniczej. Śmierć osobnicza. Śmierć mózgu to jest śmierć osobnicza. Taki proces zachodzi w przeciągu około 5 minut. Około 5 minut, a ten moment właśnie śmierci mózgu wcale nie kończy procesu umierania, ponieważ otwiera tak zwany okres interletalny, czyli międzyśmiertny, który kończy się etapem śmierci biologicznej, Okres interletalny ma szczególne znaczenie dla medyków sądowych ze względu na to, że właśnie objawy, które możemy w tym okresie wywołać na ciele człowieka już zmarłego, mogą pozwolić na ustalenie, na wskazanie czasu zgonu, co jest ważne chociażby w różnego rodzaju przypadkach przestępstw zakończonych śmiercią człowieka. I wreszcie śmierć biologiczna to jest okres śmierci, w którym dochodzi do pojawienia się po pierwsze objawów rozkładu ciała, a po drugie dochodzi też do procesów autolitycznych, I wreszcie kolejne etapy, a mianowicie rozkład gnilny i całkowite zeszkieletowanie, a wreszcie rozpad kości jako tego elementu budulcowego najbardziej opornego na wpływ środowiska. W praktyce, proszę Państwa, właśnie w tym okresie interletalnym występują znamiona śmierci, które określamy z lekarskiego punktu widzenia jako pewne znamiona śmierci. I tutaj właśnie pora wspomnieć o takim objawie jak stężenie pośmiertne i o plamach opadowych. Stężenie pośmiertne, proszę Państwa, to jest stężenie mięśni, wszystkich mięśni w ciele, które pojawia się po upływie przeważnie około 2-3 godzin po zgonie. Pojawia się we wszystkich mięśniach. Równocześnie dawniej mówiono o tak zwanej regule Nystema, która zakładała, że pojawia się w mięśniach głowy jako pierwsza nieprawda. Okazało się, że właśnie pojawia się równocześnie, ale pojawia się najbardziej badalne w mięśniach czynnych za życia, najbardziej czynnych, a więc na przykład w mięśniach mimicznych twarzy. No i utrzymuje się przez około 48 do 72 godzin.
później całkowicie ustępuje. Ten stopień zmierzenia pośmiertnego zależy od stanu emocjonalnego osoby, która umiera, zależy od masy mięśniowej, zależy też od tego, czy zgon był na przykład poprzedzony jakimś dużym wysiłkiem i oczywiście, czy był poprzedzony stresem. Drugie pewne znamie śmierci to plamy opadowe. Plamy opadowe to jest nic innego jak krew, która spływa po zatrzymaniu krążenia do okolic ciała najniżej położonych. Plamy opadowe ulegają też ewolucji, która polega na tym, że początkowo są całkowicie przemieszczalne, po upływie określonego czasu są nieprzemieszczalne, częściowo przemieszczalne, a po upływie jeszcze dłuższego czasu stają się całkowicie nieprzemieszczalne. Plamy opadowe zawierają cenne informacje dotyczące możliwej przyczyny zgonu, dlatego że z ich barwy, z ich wysycenia można wnioskować na przykład, czy do śmierci doszło wskutek wychłodzenia, czy choćby wskutek tak banalnego zatrucia, jakim jest zatrucie tlenkiem węgla, czy wreszcie czy z powodu chociażby krwotoku wewnętrznego, gdzie plamy opadowe będą wtedy bardzo, bardzo skąpe. Każdy lekarz, który stwierdza zgon, musi właśnie te pewne znamiona śmierci stwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości. No i wreszcie już może z punktu widzenia takiego ogólnego mniemania o śmierci, te procesy związane z degradacją ciała ludzkiego, a mianowicie gnicie, to oczywiście rozkład tkanek miękkich wiodący, jak już powiedziałem, do zeszkieletowania, rozkład wiodący do zniszczenia też aparatu więzadłowego, chrząstek. Ten rozkład tkanek miękkich przebiega w różnym czasie, w zależności od tego, w jakich warunkach zwłoki się znajdują, a jego końcowym efektem jest całkowite zniszczenie, tak można powiedzieć, czy rozpłynięcie się naszych, znaczy substancji organicznych, które chodzą w skład naszego ciała. No i również dotyczy to kości. Nie wszystkie jednak zwłoki ulegają rozkładowi gnilnemu, a z punktu widzenia ekologii należałoby sobie życzyć, żeby tak właśnie było. Część ze zwłok ulega samoistnym przemianom utrwalającym. Te samoistne przemiany utrwalające to chociażby mumifikacja naturalna, to przeobrażenie tłuszczowo-woskowe, przeobrażenie zwłok w torfowiskach. Mumifikacja naturalna to wysychanie, odwodnienie, które prowadzi w ten sposób do zahamowania procesów gnilnych, zachowania tkanek miękkich. Z kolei przeobrażenie tłuszczowo-woskowe to przepojenie tkanek miękkich tak zwanym tłuszczowoskiem, który pojawia się po upływie około 3 miesięcy znajdowania się zwłok w wilgotnym środowisku i przy braku dostępu powietrza. Wracam jeszcze do mumifikacji. Oczywiście warunki, które naturalne, które sprzyjają mumifikacji, to po pierwsze albo wysoka temperatura i przewiew gorącego powietrza, albo niska temperatura i również suche pomieszczenie. Z przypadkami tych naturalnych przemian spotykamy się w momencie, gdy zwłoki są pochowane na przykład co do mumifikacji, w przewiewnych kryptach, w różnego rodzaju właśnie komorach grobowych, gdzie właśnie takie warunki panują. Wiemy, że miejsca pochówku nieraz dużej ilości ludzi na świecie stają się atrakcją turystyczną. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był na przykład w Rzymie i miał okazję zwiedzać katakumby, gdzie tych właśnie szczątków zmumifikowanych jest mnóstwo. Tak samo na przykład pod niektórymi kościołami, chociażby w Niemczech, czy także w Polsce, czy w pomieszczeniach, w piwnicach klasztorów, też właśnie tam, gdzie są pochowani katakumba klasztorów, gdzie są pochowani zakonnicy, takie zmumifikowane zwłoki można spotkać. Proszę Państwa,
Państwa, okazuje się, że właśnie ustalenie momentu śmierci w sposób niebudzący wątpliwości było momentem, w którym zaczęto wykorzystywać wszystkie do leczenia, krótko mówiąc, do leczenia na drodze przeszczepów. A żeby do tego doszło, właśnie to należało pracować definicję śmierci, takie właśnie oparte na naukowych przesłankach. Stara definicja śmierci mówiła o zatrzymaniu krążenia oddychania, co równało się śmierci organizmu jako całości. Nowa definicja śmierci mówiła o śmierci mózgu, która jako taka jest równoznaczna ze śmiercią organizmu jako całości. I wreszcie obecna definicja śmierci to oznacza śmierć dnia mózgu, co jest równoznaczne ze śmiercią organizmu jako całości. Krótko mówiąc, dla transplantacji, żeby podjąć jakiekolwiek czynności w tym kierunku, żeby zmarła osoba stała się dawcą narządów, wystarczy, może albo należy stwierdzić, że doszło do śmierci mózgu. Co do leczenia przeszczepami, jak sprawa się przedstawiała. Oczywiście ta metoda leczenia zaprzątała umysły już od wielu lat, czego dowodem jest to, że w wieku XVI już wykonywano pierwsze transfuzje krwi z różnymi oczywiście rezultatami. Bywało tak, że transfuzja od człowieka do człowieka kończyła się pozytywnie, jednak w większości sądzę, że się kończyła zgonem, nie mówiąc już o transfuzji krwi od zwierzęcia do człowieka. Później, już w XX wieku, na samym początku, rozpoczęto eksperymenty właśnie we Francji nad przeszczepianiem nerek, najpierw pomiędzy zwierzętami tego samego gatunku, a potem już lawinowo w 1906 roku doszło do pierwszego przeszczepienia nerki od człowieka do człowieka. Dawcami były zwłoki, czy dawcami byli przestępcy zgilotynowani i bezpośrednio po wykonaniu kary śmierci ich ciało było przewożone do szpitali i tam właśnie te narządy pobierano. Od dawna zwrócono uwagę, że z powodzeniem można przeszczepiać rogówki. W latach 50. rozpoczęto przeszczepianie płuc i szpiku kostnego. W latach 60. jak widać, postęp dalszy polegał na rozpoczęciu przeszczepiania narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, jak trzustka. W 67. roku miał miejsce pierwszy przeszczep serca. W 81. roku w Afryce Południowej, wszyscy to pamiętamy, Państwo młodsi to przeczytacie na pewno, jeżeli nie w internecie, to w książkach. Po raz pierwszy przeszczepiono blok serce płuca. A w latach 60. Polska też nie miała się czego wstydzić, były wykonywane przeszczepy nerek i serca. W latach 80. również w Polsce dokonano po raz pierwszy przeszczepu bloku narządów serca płuca i przeszczepów wątroby i trzustki. Analizując ten postęp wynikający nie tylko z postępów metod chirurgicznych, ale również i z metod badawczych, które pozwoliły właśnie na opracowanie takich, a nie innych definicji śmierci, można powiedzieć, że jest to także, otwarła się droga do nieśmiertelności. I stąd właśnie pozwalam sobie zakończyć moje wystąpienie taką właśnie sentencją, że nie wszystek umrę. Ja to rozumiem w ten sposób, że narządy, które zostają pobrane od dawców, pozwalają na przeżycie osobom, które właśnie wymagały leczenia przeszczepami, a w związku z tym jakaś część tych dawców staje się w pewnym sensie nieśmiertelna.